dzisiaj proponował? No właśnie, wiesz co, Szanowni Państwo, dzień dobry, minęła godzina 12. Proszę wszystkich Państwa o włączenie telefonów komórkowych i rozpoczniemy obrady. Wysoka Rado, Szanowni Goście, otwieram 5. sesję Rady Miejskiej w Świdłowinie. Witam przybyłych Państwa radnych. Witam serdecznie Pana Zastępcę Burmistrza, który jest dzisiaj wśród nas po raz pierwszy. Bardzo serdecznie witam Pan Mikołaj Tomaszy. Pozwolę sobie przedstawić. Witam kierowników wydziałów, zaproszonych gości, mieszkańców, przedstawicieli klasy. Bardzo serdecznie witam sołtysów, przewodniczących zarządu osiedli. Bardzo miło witam tych z Państwa, którzy są wśród nas po raz pierwszy. Myślę, że na oficjalne witania przyjdzie czas, jak zakończymy wszystkie wybory sołeckie. Także dzisiaj pozwolicie Państwo, że tutaj nie będę niekompletnie listy wyczytywał. Ale bardzo serdecznie witam. Przypominam wszystkim Państwu, że obrady Rady Miejskiej są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięki i obraz. Uczestnicząc w sesji Rady Miejskiej wyrażę się zgodę na przetwarzanie i upublicznienie swoich danych osobowych i wizerunku w myśl artykułu 6 ust. 1 litera A oraz artykułu 9 ust. 2 litera E rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 na Wspólnotę Europejską. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Przechodzimy do sprawdzenia obecności. Proszę bardzo Państwa radnych o potwierdzenie swojej obecności na terminalach. Dziękuję. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji obecnych jest 21 radnych, w związku z czym Rada Miejska może podejmować pełnomocne uchwały. Na stole prezydialnym znajduje się protokół z ostatniej sesji. Każdy z Państwa zgodnie z paragrafem 56 Statutu Gminy mógł wnieść uwagi do protokołu najpóźniej na dzisiejszej sesji. W związku z tym pytam, czy są jakieś uwagi do protokołu. Skoro nie ma, uważam protokół za przyjęty. Zgodnie z przesłanym zawiadomieniem o sesji przedstawię Państwu teraz porządek obrad, otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności punkt pierwszy, punkt drugi, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, punkt trzeci, sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, punkt czwarty, projekt uchwał i tutaj cały pakiet, tak w kolejności. W sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Świebodzin na 2019 rok, drugi projekt w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Świebodzin na lata 2019-2028. Trzeci projekt w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Szczaniec. Czwarty w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. Piąty projekt w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony. Szósty projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Świebodzin. Siódmy projekt w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej położonej w obrębie Glińsk odpłatną służebnością przesyłu. Ósmy projekt w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy Łużyckiej 46B w Świebodzinie. Dziewiąty projekt w sprawie sprzedaży gminnej nieruchomości przy ulicy Matejki w Świebodzinie. Dziesiąty w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu i dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. Jedenasty projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczych gminy osiedle Śródmieście. Dwunasty, przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczej gminy osiedle Dworcowe. 13. Przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczej gminy osiedle Poznańskie. 14. Przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczej gminy osiedle Sikorskiego. 15. Przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczej gminy osiedle Słoneczne. 16. Projekt przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczej gminy osiedle Sobieskiego. 17. Przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczej gminy osiedle Kopernika. 18. Przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczej gminy osiedle Łużyckie. 19. Przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczej gminy osiedle Widok. 20. Przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczej gminy osiedle Wojska Polskiego. 21. Przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczej gminy osiedle Żaków. 22. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diety
Sołtysą oraz przewodniczącym zarządów osiągi gminy Świebodzin. 23 projekt w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet radnych. 5 punktem obrad będą zapytania i interpelacje. 6 sprawy różne, 7 zamknięcie sesji. Teraz powinienem zapytać, czy ktoś z Państwa wnosi jakieś propozycje lub uwagi do przedstawionego porządku. Pozwolę sobie ja zaproponować drobną zmianę tutaj na prośbę pana burmistrza, ponieważ Tomasza Sieckiego, ponieważ jest nieobecny, przebywa obecnie w straży na takim rocznym spotkaniu. Niestety przedłużyło się troszeczkę to spotkanie. Stąd też sprawozdanie z działalności burmistrza, które w okresie międzysesyjnym, które jest zaplanowane w punkcie 3, proponuję przenieść na koniec po sprawach różnych, albo może przed sprawami różnymi po interpelacjach. Jako punkt 5a będzie na przykład. W związku z tym, że zgodnie z artykułem 20 ust. 1a Rada może prowadzić zmiany do porządku obrad ze zmianą większością głosów ustawowego składania. Proszę Państwa o oddanie głosu na terminalach. Kto z Państwa jest za zaproponowaną przeze mnie zmianą porządku obrad? Kto jest przeciwny? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że porządek obrad został zmieniony jednogłośnie. Ponieważ dostałem informację, że nie mamy transmisji na żywo, niestety z dzisiejszej sesji jakiś problem z programem jest, to program działa, tylko nie idzie transmisja. W związku z tym 5 minut czekam. Dobrze, to skoro wszyscy jesteśmy, to wznawiamy obrady. Kolejnym punktem dzisiejszych obrad w takim razie są projekty. Jako pierwszą poproszę panią skarbnik Izabelę Zawodską. Szanowni Państwo, bardzo proszę, projekt numer 90 to zmiana w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Świebodzin na 2019 rok. Projekt tej uchwały był dyskutowany na wszystkich komisjach. Na Komisji Planu Budżetu została do tej uchwały wprowadzona poprawka. Chodzi o nasze kolumbarium na cmentarzu. Na realizację tej inwestycji w tym roku musimy zwiększyć środki o kwotę 13 tysięcy i zrobiłam taką autopoprawkę i wprowadziłam te 13 tysięcy do uchwały budżetowej. W związku z tym w uchwale numer 3 na 28 na 2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Świebodzin na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany. W wyniku dokonanych zmian stanowiących załącznik nr 1 do uchwały ustala się dochody budżetu w kwocie 131 323 224 zł i 67 groszy, w tym dochody bieżące to kwota 120 591 103 zł i 48 groszy, w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i 3, kwota 95 940 zł. Dochody majątkowe
Dopłata 10 732 121 zł 19 groszy i w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i 3, kwota 3 013 421 zł 19 groszy. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 139 897 228 zł 67 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2 w podziale na wydatki bieżące w kwocie 118 643 076 zł 48 groszy oraz wydatki majątkowe w kwocie 21 254 152 zł 19 groszy. Paragraf trzeci naszej uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie. Punkt pierwszy. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8 574 004 zł, które planuje się pokryć kredytem długoterminowym. Punkt drugi. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 10 061 200 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 487 196 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w wysokości 6 444 269 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 w podziale na dotacje podmiotowe w wysokości 4 612 269 zł oraz dotacje celowe w wysokości 1 823 000. Przepraszam, 1 832 000. W paragrafie 11 uchwały budżetowej dodaje się punkt drugi. Do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych. Punkt trzeci. Do udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 61 200 zł. Określa się maksymalną wysokość pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty 61 200 zł. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Świebodzina. Uchwała, paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały był szczegółowo omawiany na wszystkich komisjach. Przypomnę Państwu, że komisje prezentowały różne stanowiska i na posiedzeniu Komisji Budżetu, Planu Budżetu Inwestycji Gospodarki Nieruchomościami Pan Burmistrz zaproponował, aby cała Rada wypowiedziała się co do paragrafu 11 punktu 2. W związku z tym chciałbym ten punkt teraz przegłosować i moje pytanie brzmi, kto z Państwa radnych jest za wykreśleniem tego punktu z projektu, z przedstawionego projektu uchwały, czyli wykreślenie paragrafu 11 punktu 2. Zarządzam głosowanie w tej sprawie i proszę oddać swój głos. Kto jest za wykreśleniem? Dziękuję bardzo. Wszyscy Państwo zagłosowali. Proszę o wyświetlenie wyników. Za wykreśleniem tego punktu jest 12 radnych, przeciwko 9. Nikt się nie wstrzymał, czyli tą kwestię mamy załatwioną. I teraz, czy ktoś z Państwa wnosi jeszcze jakieś propozycje do projektu uchwały? Głównie nie ukrywam, chodzi o zmianę dotyczącą kwoty 220 tysięcy kosztów realizacji, zwiększenia kosztów realizacji pomostu w Nowym Dworku. I też drugim spornym tematem była budowa, przepraszam, była kwota 206 tysięcy zł na zwiększenie o kwotę 206 tysięcy zł wydatków na zadanie rozbudowa Świebodzińskiego Domu Kultury, opracowanie dokumentacji na tą rozbudowę o dodatkową salę widowiskową. Czy ktoś z Państwa jakieś wnioski w tej sprawie? Skoro nie, to przystępujemy do głosowania nad całą uchwałą w brzmieniu przedstawionym przez panią skarbnik. Zarządzam głosowanie, proszę. Ale z uwzględnieniem tego negatywnego. To już zostało głosowane. I teraz uchwała
Chodziło mi bardziej o te dwa sporne punkty. Znaczy, powiem, jeżeli mogę, jest słowo, bo nie mam pana wiceburmistrza. Państwo już głosujecie, ja też zagłosuję i skończę. Kwota 206 tysięcy na projekt, na opracowanie dokumentacji na rozbudowę SDK jest, uważam, że za dużą kwotą. Tutaj rozmawiałem z panem dyrektorem i wczoraj późnym wieczorem, jeszcze i dzisiaj. Uważam, że to jest kwota bardzo duża, uważając bardziej na to, że cały projekt, całej inwestycji obiegał przebudowy raptem na 20 tysięcy. Dzisiaj jedną salę mamy za 200 tysięcy projektować. Ja mam nadzieję, że to będzie taniej oczywiście, jeżeli Rada zadecydowała, bo wyników jeszcze nie widzę. A co do tych pani i pomostów, myślę, że też to zostanie wyjaśnione. Proszę jeszcze raz o wyświetlenie wyników. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. 17 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, nikt nie był przeciwny. 4 radnych wstrzymało się od głosu. Dziękuję uprzejmie pani skarbnik. Proszę kolejny projekt. Kolejny projekt to jest projekt nr 91 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Świebodzie na lata 2019-2028. W stosunku do tego, co państwo dostali na komisję, w tabeli nr 1 zmieniła się kwota wydatków majątkowych. One się zwiększyły o 13 tysięcy, a zmniejszyły się wydatki bieżące o 13 tysięcy. To jest spowodowane wprowadzeniem tej zmiany, jeżeli chodzi o kolumbarium na cmentarzu. Inne zapisy tej uchwały pozostają bez zmian. W związku z powyższym paragraf pierwszy. Uchwała nr 3 na 29 na 2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Świebodzin na lata 2019-2028 wprowadza się następujące zmiany. W miejsce załącznika nr 1 wieloletnia prognoza finansowa gminy Świebodzin na lata 2019-2028 zmienianej uchwały wprowadza się załącznik nr 1 załączony do niniejszej uchwały. W miejsce załącznika nr 2 przedsięwzięcia realizowane w latach 2019-2022 zmienianej uchwały wprowadza się załącznik nr 2 załączony do niniejszej uchwały. Objaśnienia zmienianych wartości stanowią załącznik nr 3 do uchwały. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Świebodzina. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy macie państwo pytania i uwagi przedstawionego projektu? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Proszę o zabranie głosu na terminalnym. Dziękuję bardzo. Proszę o wyniki. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie, 21 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. I kolejny projekt uchwały to jest projekt nr 92 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Szczaniec. Paragraf pierwszy. Udziela się z budżetu gminy Świebodzin pomocy finansowej gminie Szczaniec na realizację zadania dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 pod nazwą budowa ścieżki rowerowej na odcinku Świebodzin-Szczaniec. Paragraf drugi. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie pierwszym, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków własnych budżetu gminy na 2019 rok w kwocie 60 tysięcy złotych. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy gminą Szczaniec a gminą Świebodzin. Do zawarcia umowy upoważnia się burmistrza Świebodzina. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Świebodzina. I paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy macie państwo pytania lub uwagi do przedstawionego projektu? Skoro nie ma, to przystępujemy do głosowania. Proszę o oddawanie głosu na terenie. Dziękuję uprzejmie. Proszę o wyświetlenie wyników. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. 20 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. 1 radny się wstrzymał od głosu. Dziękuję bardzo pan skarbnik. I poproszę o przedstawienie kolejnych projektów uchwał pana Michała Kowalczyka, zastępcy kierownika Wydziału GKI Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Przepraszam. Ja popełniłem pewne poparcie, tak powiem, nie przywitałem w naszym gronie pana Dariusza Gusta, prezesa Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych, ale to też chyba dlatego, że się nie mieliśmy wcześniej poznać. Bardzo serdecznie witam.
Porozumienia Uchwała Rady Miejskiej w Świebodzinie nr 46, umowy na 691 z 2018 roku z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia dla terenu gminy Świebodzin maksymalnej liczby zezwoleń na skuteczne napojów alkoholowych na terenie gminy Świebodzin oraz zasad usługowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, Dziennik Urzędu Wojewódzkiego, Dziennik Urzędu Województwa Lubuskiego z dnia 2018 roku, pozycja 1951, pozycja 2298. Też odpowiedzi na sprzęty zawarta jest w załączniku do niniejszej uchwały. Kłania się burmistrza Świebodzin do podpisania odpowiedzi na skargę. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję uprzejmie. Czy macie Państwo pytania do przedstawionego projektu uchwały? Skoro nie ma pytań, to zarządzam głosowanie. Proszę Państwa radnych o oddawanie głosu w terminale. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. 20 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. 1 radny się wstrzymał od głosu. Dziękuję. Proszę kolejny projekt uchwały. Druk 76. Projekt uchwały w sprawie wydania zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawnych za Poznaną. Podstawa sprawna. Proszę, co następuje. Po raz pierwszy wyraźnie zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawnych zaznaczone do 3 lat w gminie nieruchomości. Powierza się burmistrzowi Świebodzina. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję uprzejmie. Przypomnę Państwu, że chodzi tutaj w tej uchwale o wszystkie ogródki letnie na terenie naszego miasta. Czy wszystkie, to nie wiem, ale większość. Wokół ratusza. Czy macie Państwo pytania? Skoro nie ma pytań, to zarządzam głosowaniem. Proszę o oddawanie głosu. Panie Januszu, jeszcze prosimy o głos. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 21 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. I kolejny projekt. Druk 89. Projekt uchwały w sprawie projektu uchwały w sprawie regulaminu dostarczenia wody z odbierania ścieków obowiązującego na terenie gminy Świebodzin. Podstawa prawna. Uważam, że następuje. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Miejskiej Świebodzin w sprawie regulaminu dostarczenia wody do odbierania ścieków obowiązującego na terenie gminy Świebodzin, o którym mowa w paragrafie pierwszym zostaje przekazana do zaopiniowania dyrektorowi regionalnemu zarządu gospodarki wodnej we Wrocławiu Ośrodku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję uprzejmie. Czy macie Państwo pytania? Można skorzystać z obecności Pana Prezesa. Skoro nie ma pytań, to zarządzam głosowanie. Proszę o oddawanie głosów na terminalach. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 21 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Dziękuję Panu Kierownikowi. Dziękuję. Przedstawienie kolejnych projektów uchwał. Proszę Panią Iwę Anna Siemak, zastępcy kierownika wydziału. Numer druku 93. Projekt uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej położonej w obrębie gminy opłatą z urzędnością przesyłu. Podstawa prawna, paragraf pierwszy, 1.1 wyraża się zgodę na obciążenie opłatą i nieograniczoną w czasie z urzędnością przesyłu nieruchomości gminnej oznaczonej ewidencyjnie działką numer 424/3 położonej w jednostce ewidencyjnej Świebodzin obszar miejski, obręb ewidencyjny Glińsk, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą numer 54169/4 na rzecz przedsiębiorstwa Enea, operator spółka z OO. Punkt drugi, zakres średności przesyłu określa załącznik graficzny do uchwały. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję uprzejmie. Czy macie Państwo pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. W związku z tym zarządzam głosowanie. Proszę o oddawanie głosów na terminach.
wnioskował za przyjęciem uchwały. Numer druku 94, projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy Łużyckiej 46 w godzinie. Podstawa prawna, paragraf pierwszy, wyraża się zgodą na sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 37 w budynku przy ulicy Łużyckiej 46 w godzinie. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo pytania lub uwagi? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Proszę o oddawanie głosów. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 21 rady głosowało za przyjęciem uchwały. I kolejny. Numer druku 95. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży gminnej nieruchomości przy ulicy Matejki w Siłodzinie. Podstawa prawna. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości oznaczonej urzędnej działką numer 509/14 o powierzchni 235 hektara położonej w jednostce ewidencyjnej Siłodzin Miasto, obręb ewidencyjny drugi przy ulicy Matejki w Siłodzinie, dla której sąd rejonowy w Siłodzinie, piąty wydział ksiąg wieczysty, prowadzi księgę wieczystą numer 42006/7. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję uprzejmie. Czy macie Państwo pytania lub uwagi? Skoro nie ma pytań, to zarządzam głosowanie. Proszę o oddawanie głosów na terminal. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 21 rady głosowało za przyjęciem uchwały. Numer druku 96. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu i dzierżawy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. Podstawa prawna. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgody na zawarcie umów najmu na czas nieoznaczony na części gminnej działki przy ulicy Sukienniczej. Punkt drugi, na części gminnej nieruchomości przy Placu Wolności. Paragraf drugi, wyraża się zgodę na zawarcie umów dzierżawy na czas nieoznaczony na części gminnej nieruchomości przy ulicy Sukienniczej, na części nieruchomości przy ulicy Zawodniej, na części gminnej nieruchomości przy ulicy Ogrodowej, na części nieruchomości gminnej przy ulicy Okrężnej. Paragraf trzeci. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu i dzierżawy, o których mowa w paragrafie pierwszym i w paragrafie drugim. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję uprzejmie. Czy macie Państwo pytania do projektu uchwały? Nie widzę, w związku z tym zarządzam głosowanie. Proszę o oddawanie głosów na terminalach. Dziękuję uprzejmie. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 21 rady głosowało za przyjęciem uchwały. Panie kierownik, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ogłaszam 15 minut przerwy, ale w przerwie prosiłbym Komisję Skarg, Wniosków i Petycji o
Szanowni Państwo, wznawiam obrady. O przedstawienie kolejnych projektów uchwał proszę panią Beatę Androgowicz, sekretarza. Szanowni Państwo, druk numer 77. Jest to projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczych gminy osiedle Śródmieście. Podstawa prawna uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Zarządza się przeprowadzenie wyborów zarządu osiedla Śródmieście na okres kadencji obejmujący następujący obszar działania. Ulice Bramkowa, Dworska, Sukiennicza od numeru 1 do numeru 20, Garbarska, Głogowska, Głowackiego, Górna, Grzybowa, Jeziorowa, strona zachodnia, Kilińskiego, Kościelna, Piłsudskiego, strona północna, Łąki Zamkowe, 1 Maja, Małomłyńska, Młyńska, Wałowa, Okrężna, Park Szubena, Parkowa, Plac Drogarniany, Plac Jana Pawła II, Plac Wolności, strona północna, Rynkowa, Słowackiego, Studencka, 30 stycznia, Szpitalna, Średnia, Akacjowa, Wiejska i Zamkowa. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Świebodzina. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie obszaru działania Zarządu Osiedla Śródmieście. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo pytania do przedstawionego projektu uchwały? Pan Radny Kubacki. Ja mikrofonu bardzo proszę. Ja prosiłem o sprawdzenie, czy tutaj te zapisy się nie wykluczają, jeżeli chodzi o ulicę Sukienniczą. Bo w jednym przypadku mamy do czynienia z numeracją od 1 do 20, a w drugim przypadku mamy do czynienia z zapisem północna część, no, na północ od mostku. Czy numery od 1 do 20 nie są po drugiej nie stronie? Nie wykluczają się. Nie wykluczają się, tak? Nie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania macie Państwo? Skoro nie ma pytań, to zarządzam głosowanie. Proszę o oddawanie głosu. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 21 Rady głosowało za przyjęciem uchwały. Kolejny projekt, druk numer 78. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczych gminy, tym razem osiedle Dworcowe. Podstawa prawna uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Zarządza się przeprowadzenie wyborów zarządu osiedla Dworcowe na okres kadencji obejmujący następujący obszar działania. Ulice Cegielniana od Turów, Grodgera, strona zachodnia, Kolejowa, Krótka, Kupiecka, Piłsudskiego, strona południowa, Łużycka od numeru 1 do numeru 31 do wiaduktu, Matejki, Ogrodowa, Plac Dworcowy, Plac Wolności, strona południowa, Sikorskiego numer 1 i 2 i Zielona. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Świebodzina. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie obszaru działania zarządu osiedla Dworca. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo pytania? Skoro nie ma pytań, to zarządzam głosowanie. Proszę oddawać głosy na tribunę. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 21 Rady głosowało za przyjęciem uchwały. Kolejny projekt uchwały, druk numer 79, w sprawie przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczych gminy osiedle Poznańskie. Podstawa prawna uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Zarządza się przeprowadzenie wyborów zarządu osiedla Poznańskie na okres kadencji obejmujący następujący obszar działania. Ulice Grodgera, strona wschodnia, Jeziorowa, strona wschodnia, Łąkowa, Mała, 3 Maja, Opałowa, Poznańska, Przytorze i Związkowa. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Świebodzina. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie w miejscach położonych,
przepraszam, w miejscach publicznych na terenie obszaru działania Zarządu Osiedla Poznańskie. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo pytania do przedstawionego projektu uchwały? Skoro nie ma pytań, to zarządzam głosowanie. Proszę o oddawanie głosu na terminie. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 20 radnych obecnych na sali głosowało za przyjęciem uchwały. Kolejny projekt, druk numer 80. W sprawie przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczych gminy osiedle Sikorskiego. Podstawa prawna, uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Zarządza się przeprowadzenie wyborów zarządu osiedla Sikorskiego na okres kadencji obejmujący następujący obszar działania. Ulice Kawaleryjska, Konorskiego do Mostku, Generała Sikorskiego od numeru 3 do numeru 54, Topolowa, Brzozowa. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Świebodzina. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie obszaru działania Zarządu Osiedla Sikorskiego. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo pytanie? Skoro nie ma pytań, to zarządzam głosowanie. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 20 radnych obecnych na sali głosowało za przyjęciem uchwały. Kolejny projekt, druk numer 81 w sprawie przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczych gminy Osiedle Słoneczne. Podstawa prawna, uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Zarządza się przeprowadzenie wyborów Zarządu Osiedla Słoneczne na okres kadencji obejmujący następujący obszar działania: ulice Kręta, Nowa, Osiedle Słoneczne, Paderewskiego, Poprzeczna, Słoneczna, Sulechowska, Wschodnia. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Świebodzina. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie obszaru działania Zarządu Osiedla Słoneczne. Dziękuję. Czy macie Państwo pytania do przedstawionego projektu? Skoro nie ma pytań, to zarządzam głosowanie. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 21 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Kolejny projekt, druk numer 82. W sprawie przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczych gminy Osiedle Sobieskiego. Podstawa prawna, uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Zarządza się przeprowadzenie wyborów Zarządu Osiedla Sobieskiego na okres kadencji obejmujący następujący obszar działania: ulice Brukowa, Cegielniana, od torów w kierunku południowym, Kamienna, tutaj pamiętajcie Państwo, że była ta poprawka zgłaszana na poprzednich komisjach, przy torze Skrajna, Sobieskiego, Spokojna, Strumykowa, Podmiejska, Cicha, Prosta, Kozia. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Świebodzina. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie obszaru działania Zarządu Osiedla Sobieskiego. Dziękuję uprzejmie. Czy macie Państwo pytanie? Skoro nie ma pytań, to zarządzam głosowanie. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 21 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Kolejny projekt, druk numer 83 w sprawie przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczych gminy Osiedle Kopernika. Podstawa prawna, uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Zarządza się przeprowadzenie wyborów Zarządu Osiedla Kopernika na okres kadencji obejmujący następujący obszar działania: ulice Osiedle Kopernika, Kościuszki, Kraśnińskiego, Łużycka od numeru 31, Mickiewicza, Pułaskiego, Willowa, Zagroblo, Henryka Sienkiewicza,
apartamentowa. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Świebodzina. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie obszaru działania zarządu osiedla, osiedla Kopernik. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo pytania? Skoro nie ma pytań, to zarządzam głosowanie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 21 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Kolejny projekt uchwały, druk nr 84 w sprawie przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczych gminy osiedle Łużeckie. Podstawa prawna uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Zarządza się przeprowadzenie wyborów zarządu osiedla Łużeckie na okres kadencji obejmujący następujący obszar działania. Ulice Cisowa, Dożynkowa, Działkowa, Gronowa, Jaśminowa, Jodłowa, Lipowa, Modrzewiowa, osiedle Łużeckie, osiedle Południowe, Osiedlowa, Sadowa, Słowiańska, Sosnowa, Świerkowa, Szkolna. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Świebodzina. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie obszaru działania zarządu osiedla Łużeckie. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo pytania do przedstawionego projektu? Skoro nie ma pytań, to zarządzam głosowanie. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 21 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Kolejny projekt, druk nr 85 w sprawie przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczych gminy osiedle Widok. Podstawa prawna uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Zarządza się przeprowadzenie wyborów zarządu osiedla Widok na okres kadencji obejmujący następujący obszar działania. Ulicę Konarskiego od Mostku, osiedle Widok, Zachodnia od numeru 62 w kierunku zachodnim, Wodociągowa, Zacisza. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Świebodzina. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie obszaru działania zarządu osiedla Widok. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo pytania? Skoro nie ma pytań, to zarządzam głosowanie. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 21 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Kolejny projekt, druk nr 86 w sprawie przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczych gminy osiedle Wojska Polskiego. Podstawa prawna uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Zarządza się przeprowadzenie wyborów zarządu osiedla Wojska Polskiego na okres kadencji obejmujący następujący obszar działania. Ulice Marynarska, Moniuszki, Partyzancka, Polna, Północna, Strzelecka, Ułańska, Wojska Polskiego, Sukiennicza od Mostku w kierunku północnym, osiedle Wichrowe Wzgórze. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Świebodzina. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie obszaru działania zarządu osiedla Wojska Polskiego. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo pytania do przedstawionego projektu? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 21 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. I kolejny projekt, druk nr 87 w sprawie przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczych gminy osiedle Żaków. Podstawa prawna uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Zarządza się przeprowadzenie wyborów zarządu osiedla Żaków na okres kadencji obejmujące następujący obszar działania. Ulice Boczna, Łęgowska, na Skarpie, Podgórna, osiedle Żaków, Stroma, Zachodnia od numeru 1 do 61 Żaków. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Świebodzina
Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie obszaru działania Zarządu Osiedla Żabka. Dziękuję. Czy macie Państwo pytania? Skoro nie ma pytań, to zarządzam głosowanie. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta i jednogłośnie 21 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Dziękujemy. Kolejny projekt, druk nr 88. W sprawie ustalenia zasad wypłacania diet i zwrotu kosztów podróży służbowej sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli gminy Świebodzin. Podstawa prawna uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy, ustęp pierwszy. Ustala się dietę w formie ryczałtu dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli gminy Świebodzin w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia w kwartalnie. Pani sekretarz, przepraszam, bo uchwała była dokładnie omawiana na wszystkich komisjach. Czy macie Państwo jakieś pytania? Może tak zrobimy, żeby nie przedłużać. Czy macie Państwo pytania do przedstawionego do projektu uchwały? Skoro nie ma pytań, wszyscy radni się z uchwałami zapoznali. Zarządzam, ona się przerwa i zarządzam głosowanie w tym razie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie, 21 razy głosowało za przyjęcie uchwały. I kolejny projekt uchwały, druk nr 97, w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet radnych. Również podobnie, również obszerna uchwała była omawiana na komisjach wszystkich. Czy macie Państwo pytania o uchwały? Nie widzę, kto wobec tego z Państwa radnych jest. To znaczy tak, zarządzam głosowanie, proszę o oddawanie głosu na terminalach. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie, 21 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Dziękuję Pani Sekretarz za przedstawienie projektu uchwały. Przystępujemy do kolejnego punktu dzisiejszego porządku obrad, interpelacje i zapytania. Przypominam wszystkim Państwu, że zaszły zmiany w tym punkcie określone ustawą. Na podstawie artykułu 24 ust. 6 ustawy o samorządzie gminy interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie burmistrzowi. W związku z tym, czy ktoś z Państwa ma do przekazania jakieś zapytania lub interpelacje, czy też chciałby odczytać, to jest czas, miejsce. Pan radny Andrzej Mamy. Pani Justyna też. Pani Anita Miejska chce odczytać? No właściwie mogłabym odczytać. Proszę. Właściwie może nie odczytam, może powiem, czego dotyczy interpelacja. Interpelacja dotyczy przygotowania progu zwalniającego na drodze gminnej przebiegającej wzdłuż garaży mieszczącej się na osiedlu Widok. W tych okolicach ostatnio zaobserwowano bardzo duże natężenie ruchu samochodów. Te samochody jeżdżą z bardzo dużą prędkością. Zdarzało się już niejednokrotnie, że doszłoby do sytuacji właściwie tragicznych. Nie ma tam żadnego też żadnych znaków, dlatego też taki próg zwalniający naprawdę byłby dobrym, właściwie ograniczyłby tą prędkość i przyczyniłby się do poprawy bezpieczeństwa. Jeszcze zaszła taka jedna może sprawa, też dotycząca tej drogi. Mieszkańcy zauważyli, że
pojawiło się dużo też samochodów ciężarowych, które przewożą materiały budowlane do budowanych bloków, które mieszczą się tam w okolicy osiedla Widok. Te samochody ciężarowe znacznie przekraczają swoim tonażem właściwie ten dopuszczalny chyba ciężar, który powinny przewozić. Tak mi zwrócili uwagę mieszkańcy i ta droga, która jest, ona jest drogą brukową, ona właściwie już ulega powolnemu zniszczeniu. Dlatego taka prośba, żeby zwrócić uwagę na to, żeby w jakiś sposób tą sprawą się zająć. Tutaj taki ukłon do panów burmistrzów, bo jest to sprawa dosyć pilna. Te samochody jeżdżą cały czas właściwie i dużo mieszkańców mi zgłosiło ten problem, żeby tym się zająć. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa? Nie. To są interpelacje, zapytania radnych, także przepraszam, ale nie tu i teraz. Dziękuję bardzo. Ja sobie pozwolę też odczytać interpelacje, ponieważ mam dwie, a są dosyć istotne z punktu widzenia wszystkich mieszkańców naszej gminy. Od 1 stycznia 2019 roku zaczęły obowiązywać przepisy przekształcające z mocy ustawy użytkowanie wieczyste gruntów, na których stoją budynki mieszkalne, we własność. Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów ma na celu ustawowe przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 roku we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi itd. Takie przekształcenie będzie oczywiście odpłatne. Dzięki ustawie możliwe będzie wniesienie opłaty jednorazowo. Na gruntach Skarbu Państwa będzie obowiązywać, czy obowiązuje już wysokość bonifikaty określona przez ustawę. Dla tych, którzy postanowią zapłacić całą 20-letnią sumę jednorazowo w pierwszym roku, bonifikata będzie wynosiła 60%, a w kolejnych latach ma ona być pomniejszana odpowiednio o 10%. Taka bonifikata za przekształcenie może również być udzielana na gruntach należących do gminy, na gruntach samorządowych. Natomiast wysokość bonifikaty powinna zostać ustalona przez Radę Gminy. I w związku z powyższym miałem takie zapytanie, interpelacja w zasadzie dotyczy przygotowania projektu uchwały, a zapytanie, czy kiedy zostanie przygotowana i przedstawiona Radzie Miejskiej przez Urząd stosowna uchwała w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy przekształceniu użytkowania wieczystego we własność i jakie są plany, czy tutaj Urząd planuje 60% bonifikatę, czy jakąś wyższą, taką, która będzie bardziej korzystna dla naszych mieszkańców. Słyszę, że wyższą, także bardzo się cieszę. To jest jedna interpelacja moja. Druga, 13 lutego 2019 roku weszła w życie nowelizacja artykułu 72 ustęp 3 punkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami oraz artykuł 9 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. I zgodnie ze zmianami stawka procentowa opłaty rocznej za użytkowanie wieczystych gruntów, na których położone są garaże niewykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, wynosi 1%, a nie tak jak dotychczas 3%. Jednocześnie stawka ta obowiązuje obligatoryjnie od 1 stycznia 2019 roku. W stosunku do nieruchomości, które podlegają tam uwłaszczeniu i tak dalej. I ponadto również nowelizacja jednoznacznie rozstrzygnęła o przyznaniu bonifikaty od jednorazowych opłaty za przekształcenie, także w odniesieniu właśnie do udziału związanych z oddzielną własnością garaży, stanowisk również postojowych na gruntach Skarbu Państwa oraz tak jak poprzednim razem umożliwiła wprowadzenie takiej zasady samorządom poprzez podejmowanie stosownych uchwał. I w związku z powyższym mam jakby dwa pytania. Po pierwsze, podobnie jak poprzednio, kiedy i w jakiej formie zostanie przygotowana i przedstawiona Radzie Miejskiej stosowna uchwała, też chodzi o wysokość tej bonifikaty, a ponadto czy ustalone na 2019 rok stawki procentowe opłaty rocznej wynosiły 1% czy 3%? I jeżeli są wyższe, czyli 3, to w jaki sposób dokonywany będzie zwrot na wpłaty, którą ponieśli mieszkańcy oraz czy jak to też technicznie będzie wyglądało, czy użytkownicy otrzymają nowe decyzje. To jest interpelacja i moje zapytanie i też w formie pisemnej oczywiście odpowiedź nie wzięłam. Także dziękuję bardzo. Skoro nie ma więcej interpelacji, to informuję, że zgodnie
niego wyznaczona, jest obowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie, nie później w terminie 14 dni od otrzymania interpelacji lub zapytania. Interpelacje złożone przez radnych są w formie pisemnej, także zostaną niezwłocznie przekazane panu burmistrzowi. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszych obrad. To jest punkt przesunięty, czyli sprawozdanie pana burmistrza z działalności międzysesyjnej. Bardzo proszę pana. Ale pan nie wsunie do możliwości nam. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Ja z góry przepraszam za moje małe spóźnienie, natomiast kwestie w Straży Pożarnej troszkę się przeciążały. Jeszcze raz przepraszam i dziękuję za wyrozumiałość. Szanowni państwo, dla nas dość pracowity miesiąc, ponieważ jak zapewne wszyscy państwo wiecie, odbywają się wybory na sołectwach. Jeszcze raz dziękuję wszystkim państwu, którzy zarządzacie swoją obecnością te spotkania sołeckie. To myślę, że bardzo sołeccy doceniają i cieszę się, że państwo, nawet ci radni, którzy zostali wybrani w okręgach miejskich, są zainteresowani sprawami Sołec. Szanowni państwo, do tej pory odbyły się zebrania wiejskie w Chociulach, Ługowie, Rogogach, Lubogórze, Borowie, Grodziszczu, Rzeczycy, Jeziorach, Wilkowie, Lublicku, Rosinie, Podlesiu, Rakowie i Kupieninie. Z małymi komplikacjami, ale udało się w chwili obecnej już wybrać sołtysów na każdej z tych wsi. Wybory na sołectwach potrwają do 11 marca, odbywają się de facto od poniedziałku do piątku, każdego popołudnia. Ja staram się na wszystkich z nich być i słuchać tych wniosków i pytań mieszkańców. Myślę, że te wszystkie kwestie przed nim podnoszone będą dla nas wszystkich bardzo przydatne, jeżeli chodzi o planowanie naszych inwestycji i planowanie naszego budżetu w tej kadencji. Szanowni państwo, pracujemy też nad kwestiami dotyczącymi naszej oświaty, kwestiami dotyczącymi tego, w jakim modelu ta oświata powinna funkcjonować od nowego roku szkolnego. Nad tym wiem, że też pracuje Komisja Oświaty bardzo ciężko i robimy wszystko, żeby jak najszybciej ten model oświaty zoptymalizować i żeby on służył przede wszystkim w dobry i efektywny sposób mieszkańcom naszego miasta. Ja jeżeli mogę mieć taką prośbę ze strony Urzędu Miejskiego w godzinie ze swojej strony, to żebyście państwo w miarę możliwości przekazywali mieszkańcom informacje rzetelne, prostowali wszystkie plotki i niejasności, bo takich pojawia się w przestrzeni publicznej sporo, a denerwowanie czy wprowadzanie niepokoju wśród mieszkańców w tej kwestii, a wiemy dobrze, że to jest temat bardzo wrażliwy, nie służy niczemu. Z kolei mieszkańców, którzy są na sali i którzy są zainteresowani, czy to ze względów osobistych sprawami dotyczącymi oświaty, zachęcam serdecznie, jeżeli są jakieś wątpliwości, żeby zwracać się zapytaniem bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Świebodzinie albo do swoich radnych, a nie opierać się na plotkach krążących gdzieś w przestrzeni publicznej. Jesteśmy na etapie zbierania podatków od nieruchomości rolnego, podatku leśnego, wszystkich tych naszych podatków gminnych. Wystawiono łącznie 15 587 decyzji ustalających podatki w tym zakresie. Część tych decyzji została rozniesiona przez pracowników Urzędu Miejskiego, część przez sołtysów, a część została wysłana pocztą. Szanowni państwo, w tym miesiącu zawarliśmy również umowę notarialną. W drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy sprzedaliśmy lokal użytkowy przy Placu Wolności 6. Z tego tytułu pozyskaliśmy kwotę 600 tysięcy złotych. Drodzy państwo, jak pewnie już wszyscy wiecie, wydzieliliśmy w naszym urzędzie Wydział Rozwoju Promocji i Funduszy Europejskich. Organizujemy pracę tego wydziału. Jesteśmy już po ogłoszeniu konkursu dla dzieci z terenu gminy Świebodzin. Dziel się z nami pomysłami na plac zabaw. Prace wpływają, koncepcje powoli powstają. Jak szanowni państwo wiecie, chcielibyśmy wyremontować, zmodernizować 5 placów zabaw na terenie naszej gminy. W związku z tym przygotowano również wniosek o dofinansowanie do programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na tak zwane otwarte strefy aktywności, więc w tym zakresie też działamy.
kwestie dotyczące inwestycji i zamówień publicznych. Rozstrzygnęliśmy przetarg nieograniczony na budowę świetlicy w Rzowicach. Mam nadzieję, że prace wystartują możliwie jak najszybciej. Trwają prace modernizacyjne na terenie naszego Domu Kultury. Zresztą ten temat był gorąco omawiany na Komisji Planu Budżetu, więc myślę, że tutaj, Szanowni Państwo, jeżeli jest jakaś potrzeba uzyskania dodatkowych informacji na temat tego, na jakim etapie są prace, to ja serdecznie zapraszam do kontaktu z naszym urzędem. Trwają również prace polegające na budowie dróg wewnętrznych, odwodnienia i oświetlenia w ramach zagospodarowania terenu kwartału ulic Platform Wolności, Sikorskiego, Krótka Ogrodowa, Łużycka w Świebodzinie. Szanowni Państwo, to z takich ważnych rzeczy, które dzieją się w naszym urzędzie, to tyle. Myślę, że tutaj jest dobre miejsce, żeby nadmienić się również fakt, iż został powołany drugi zastępca burmistrza Świebodzina, którym został Mikołaj Tomaszyk. Mikołaj już myślę, większość Państwa z nas miała okazję poznać. I taka dobra wiadomość z ostatniej chwili, bo też nie chciałbym tego sprawozdania przeciągać, bo Pan Przewodniczący sprawnie prowadzi obrady, więc nie chciałbym tutaj w ten porządek wchodzić, ale informacja z Zielonej Góry dotarła, jest tam pierwszy zastępca Przemysław Miczka i Komisja Bezpieczeństwa przy ZDW pozytywnie zaopiniowała projekt tymczasowego przejścia na pieszych przy Galerii Hosso, więc w jaki sposób ten temat ruszył. My już teraz będziemy przystępowali do prac projektowych. Chcielibyśmy, żeby to przejście powstało jak najszybciej, bo myślę, że doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że temat jest palący i dla mieszkańców bardzo istotny. Zwłaszcza, że w najbliższym czasie też czeka nas kolejny punkt zakupowy związany ze świętami Wielkiej Nocy. Także tyle ode mnie. Jeżeli byłyby jakieś dodatkowe pytania, to ja zapraszam. Pytania, interpelacje oczywiście do przewodniczącego, do mnie i do Urzędu Miejskiego w Świebodzinie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszych obrad, sprawy różne. W sprawach różnych poprosili o możliwość zabrania głosu mieszkańcy ulicy Kołodziej. Bardzo serdecznie witam. To już sporą delegację. I co, to pani Joanna Pawlak. Bardzo proszę. Proszę do mikrofonu. Nazywam się Joanna Pawlak. Jesteśmy tutaj, żeby zwrócić Państwa uwagę na sprawę, która dotyczy nie tylko nas, ale całej części Świebodzina, która jest związana z ulicą Kozią i ulicą Sobieskiego. A mianowicie jest planowana sprzedaż działki inwestycyjnej numer 68/2 i 68/3. Jest to w okolicach firmy Colimex. O ile wiedzieliśmy, budując się tam, że jest to działka inwestycyjna, nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, nie było też takich planów, że działki ten dojazd będzie zaplanowany bezpośrednio koło naszych domów. I tak już w tej chwili ta ulica jest mocno obciążona wszelkimi samochodami ciężarowymi dojeżdżającymi do Colimexu, do Lubelgu i do Graty. I jakby ten odcinek drogi ma być przedłużony do działek inwestycyjnych bezpośrednio koło naszych domów. I teraz my chcielibyśmy jako mieszkańcy zawnioskować o zmianę planu zagospodarowania tych działek, żeby jednak one nie były inwestycyjne, tylko żeby były bardziej przyjazne dla środowiska. Wszyscy wiemy, że w miastach dąży się do tego, aby ten przemysł, magazyny i hale wyrzucić jednak poza okręg miasta. A tymczasem tutaj planowane jest to w bezpośrednim położeniu, w bezpośrednim sąsiedztwie z domów jednorodzinnych. To osiedle jest już teraz duże, rozrasta się jeszcze bardziej. Łączy się to wszystko z ulicą Zacisze i miejscowością Rozłogi. Wszyscy wiemy, jeśli Państwo nie wiem, znają tamtą część miasta, jest to ostatni, jedyny zakątek Świebodzina, w którym można spokojnie pospacerować. Latem jest tam ogromny ruch, zarówno rowerzystów, jak i pieszych. Tak naprawdę wszystkie jakieś takie atrakcje rodzinne odbywają się właśnie tam. I stąd nasz wniosek.
chcemy apelować o to, żeby nie było, żeby to nie było tylko, nie jest to powódka tylko z naszej tutaj strony, żebyśmy mieli spokój, ale też dla innych mieszkańców. I chcielibyśmy właśnie wnioskować o zmianę planu zagospodarowania tego terenu, żeby jednak nie była ta inwestycja, tylko spokojny teren, w którym mogłyby się wybudować kolejne domy jednorodzinne, żeby nie było tego chaosu urbanistycznego, który w tej chwili już trochę jest, bo rozrasta się przemysł w stronę Chociur, dobrze mówię, w stronę Chociur, ale też miesza się domki jednorodzinne z sklepami, magazynami, produkcją w tamtej części miasta, dlatego mam nadzieję, że zwrócimy Państwa uwagę na to i liczymy na to, że można coś jeszcze z tym zrobić i to zmienić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otrzymali Państwo przez radio, otrzymali kopię wysłane tutaj mieszkańców w materiałach na ten miesiąc przygotowanych. Podpisy mieszkańców są też w biurze Rady do Wglądu. Tak, to pismo jest adresowane do Pana Burmistrza. Z tego, co ja się zdążyłem dowiedzieć, to działki, o których mowa, one faktycznie są przeznaczone do sprzedaży, natomiast sprzedaż nie została jeszcze ogłoszona i także nie ma ogłoszenia o sprzedaży. Tutaj każdy ruch jest w rękach zarządzającego gminą, także my czekamy na ewentualny projekt ruchu i wtedy się będziemy nad tą sprawą pochylać. Oczywiście zgadzam się w 100%, że kwestie wykonawcze leżą po mojej stronie. Natomiast inna kwestia jest taka, dlaczego ja też sugerowałem Państwu, żeby Państwo pojawili się tutaj dzisiaj. Plan zagospodarowania przestrzennego summa summarum i tak przyjdzie, nawet jeżeli zdecydujemy się na zmianę, uchwalać Państwu. Także ja bym chciał usłyszeć też opinię Rady Miejskiej w tym temacie, żebyśmy sobie wyznaczyli jakiś jednolity kierunek działania. Bo Szanowni Państwo, no, ja mogę przygotować uchwałę bez problemu, to nie jest, to jest dużo pracy. Natomiast też chciałbym, żebyśmy tę uchwałę przedyskutowali w taki sposób, żeby ona była już gotowa w takiej formie, w takim kierunku, w jakim mamy zamiar pójść. Szanowni Państwo, no, w jakiś sposób też sprawujecie Państwo nadzór nad moją pracą, więc uważam, że tutaj też Wasza opinia jest w jakiś sposób dla mnie wiążąca. Musimy pamiętać też, że ta działka została skierowana do sprzedaży, są zapisy budżetowe. Ta działka to jakby nie było 2 miliony złotych wpływu do naszego budżetu, tak prognozowanie. Więc tutaj nad tym tematem chciałbym się pochylić z Państwem wspólnie. Sugestia mieszkańców była taka, że mogłyby tam, żeby zmienić plan na zabudowę jednorodzinną, tak jak sobie rozmawialiśmy, żeby tam Państwo nie wymagają nawet terenów zielonych, rekreacyjnych, ale chociaż żeby była zmiana na właśnie zabudowę jednorodzinną. Dlatego ja chętnie, zanim podejmę jakiekolwiek kroki w tym temacie, to chciałbym wysłuchać Państwa opinii. Jeżeli Państwo macie jakieś przemyślenia na ten temat, to proszę o podzielenie się po prostu. Dziękuję bardzo. W takim razie myślę, że nikt z nas tak do końca nie jest w tej chwili przygotowany do tego, żeby na ten temat rozmawiać, bo tutaj, żeby przedmiot tutaj Państwa wniosku stał się, znalazł się w porządku obrad Komisji Gospodarki Nieruchomościami, Planu Budżetu Najwyższej. Wtedy Urząd przygotuje nam szczegółowe dane wszystkie i będzie czas na to, żeby każdy radny mógł się wypowiedzieć na ten temat, zająć stanowisko. Jeżeli Państwo będą zainteresowani, to oczywiście też zapraszamy na posiedzenie komisji. Bo jakby cała ta praca merytoryczna Rady Miejskiej odbywa się na komisjach. Zresztą przykład, myślę, dzisiejszej sesji i przebiegu też wynika z tego, że my naprawdę, żeśmy, uważam, uczciwie przepracowali komisję planu. Było mnóstwo pytań, długo to trwało, ale bardzo rzeczowa dyskusja i bardzo konkretna i stąd też myślę, że dzisiaj uniknęliśmy tutaj nie wiadomo ilu dyskusji z którymi to idzie. Także ja proponuję taki porządek, jeżeli chodzi o ten wniosek i tak jak mówię, poproszę tutaj pana burmistrza o przygotowanie materiałów też dla nas z wydziałów, tak, jak to wygląda, jakie są tam dochody.
chcemy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo, bo jest to droga naprawdę uczęszczana przez dzieci. Budują się tam osoby młode z dziećmi, już w tej chwili tam około 20 dzieci jest. Nie wyobrażamy sobie po prostu ruchu samochodów ciężarowych w bezpośrednim sąsiedztwie z domami. Jasne. Mocno apelujemy. Zajmiemy się tą sprawą na najbliższym posiedzeniu Komisji Planu Budżetu i Gospodarki i Nieruchomościami. Dziękuję bardzo Państwu. Przepraszam za pokoju, ale faktycznie zapytałem sołtysów i przewodniczących zarządu posiedzeń, czyli nie mam żadnych spraw w punkcie interpelacji i zapytania. Bardzo proszę, tak sołtys Kubinina, proszę do mikrofonu tylko. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. W dniu 1 lutego mieliśmy zebranie sołeckie związane z biogazownią. Niektórzy może z Państwa wiedzą coś na ten temat. Zarzuca nam się tutaj, że nie wiemy, co to jest biogazownia i tak dalej. Proszę, że uzyskujemy źródła z różnych jakichś niewiadomych i jesteśmy bardzo przeciwni tej biogazowni. Pozwoliłem sobie tutaj wraz z Radą Sołecką wpisać takie najważniejsze sprawy i odczytam to Państwu, żeby się tutaj nie kłócił. Proszę o troszkę tylko uwagi. Budowa biogazowni w Kubininie stanowi dla mieszkańców ogromny problem. Jej funkcjonowanie znacząco pogarsza jakość życia mieszkańców Kubinu oraz wsi sąsiednich, takich jak Ojeżyce lub Leniwka. Niemożliwym jest ograniczenie obszaru oddziaływania biogazowni jedynie na działki, na które ma ona stanąć. Takie twierdzenie zawarte w projekcie decyzji o warunkach zawodowych to fikcja. W jaki sposób, takie pytanie mamy, w jaki sposób inwestor zamierza zamknąć zapach, czyli smrody z substratu Polonic i w jaki kiszone roślin, tak, tylko na swojej działce? W jaki sposób inwestor zamierza zamknąć w obrębie swojej działki hałas samochodowy? Tak to Państwo też wspominali o ruchu samochodowym, tak to na pewno też będzie, będzie się odbywać, bo to transport musi coś tam dowieść i odwieźć. W jaki sposób inwestor zamierza ograniczyć przesiąkanie dobrych i dróg gruntowych zanieczyszczeń, w szczególności, że teren nasz to teren nisko położony. Wybija tu źródło, płynie strumień, a wiosną pola i łąki są często podtopione. W jaki sposób inwestor zamierza ograniczyć rozprzestrzenianie się szkodliwych gazów w przypadku ich emisji do powietrza? W jaki sposób inwestor zamierza zamknąć na swojej działce roje much, które będą naturalnym efektem składowania na otwartym powietrzu gnojownicy, kiszonek, roślin? Dodam, że one będą tam leżeć miesiącami. Odpowiedź na powyższe pytanie jasno wskazuje, że nie ma możliwości ograniczenia tych emisji jedynie do obrębu działki inwestora. Zarzuca nam się, że czerpiemy z jakichś negatywnych źródeł informacji. A już mam tutaj mam pana tego, który to próbuje tę inwestycję zrobić, chyba też jest niedoinformowany, doszkolony. Są instytucje, które opracowały sposoby badania odoru czy hałasu i one między innymi Uniwersytet Warszawski rozumieją problem ciągłego odczuwania smrodu. Powoduje to odczuwanie mdłości, bóle głowy i tak dalej. Człowiek się denerwuje, żyje w stresie, nie może normalnie funkcjonować w najbliższym otoczeniu. Środek wsi to nie jest miejsce dla takich inwestycji. Podobne problemy ma w Polsce wiele miejscowości. Wynika to m.in. z braku ustawy antyodorowej, która jest w przygotowaniu od wielu lat. Tymczasem we wsiach stawia się fermy, biogazownie, kurniki, wszystko na skalę przemysłową, nie mającą wiele wspólnego z rolnictwem. Powszechny staje się tak zwany duński system nakładczy. Niedawno wyczytałem w gazecie takiej rolniczej, 8 milionów prosią, do nas się przywozi się teraz, żeby dokonać, znaczy wykarmić na toczniki, które wracają z powrotem do Danii. Tam jest, zresztą będę ciszał, ale za dużo, będę wam tutaj czasu zajmował. Wynika to m.in. z braku ustawy antyodorowej, która jest przygotowana od wielu lat. Tymczasem we wsiach stawiam, tu to się tam, prawda? Bo się już trochę denerwowałem. W Danii funkcjonuje ustawa ograniczająca odory, więc ci przerzucają do Polski hodowlę świń. Na kongresie Fundacji Wspomagania Wsi, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji NIDA uznano, że problem związany z uprzemysłowieniem wsi jest ważnym tematem.
jeśli gdzieś takie inwestycje muszą powstawać, to nie kilka metrów od budynku mieszkalnych. Trzeba poszukać innej lokalizacji takiej, która pozwoli zminimalizować uciążliwość dla mieszkańców i ograniczyć zagrożenie. Stanowisko nasze nie jest rozrobione oraz jest oparte wieloma badaniami i pracami naukowymi, czy zaleceniami m.in. Instytutu i o charakterze publicznym. Odsyłam na przykład do projektu Biogazownia Przemyślany Wybór, realizowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na stronie internetowej dowiadujemy się na przykład, że biogazownie rolnicze zazwyczaj są jednak w pewnym stopniu uciążliwe dla otoczenia. Instytut Energii Odnawialnych zaleca budowę biogazowni w optymalnej odległości od zabudowań mieszkalnych co najmniej 500 metrów. W artykule biogazownia jako potencjalne źródło zagrożeń emisjami wodorowymi oraz działania prewencyjne Katarzyna Kęba, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej, Wydział Chemiczny Politechnika Łódzka scharakteryzowane są m.in. toksyczne i biobójcze właściwości gazu będące składnikami biogazu. Oprócz tego jako działania prewencyjne wskazane jest tam również zachowanie odpowiedniej odległości od zabudowań mieszkalnych. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich pełne jest podobnych spraw. Jest tam nawet dział specjalny uciążliwe inwestycje. Wszystko to wskazuje, że jest to duży problem, a inwestycje takie budzą duże sprzeciwy, doprowadzając do konfliktu między inwestorem a lokalną społecznością. Nie tylko wsie walczą z problemem smrodu, mieszkańcy okolicy fabryki, już kończę, Wedla walczyli z zapachem fabryki, czy mieszkańcy okolicy warszawskiego Radiowa walczyli z kompostownią. To jest bardzo ważne, teraz proszę dobrze posłuchać. W 2015 roku NIK opublikował raport mówiący o ogromnych problemach z nadzorowaniem uciążliwych inwestycji, tak jak ma powstać. Dzieje się to tak m.in. przez omijanie przepisów prawa, na przykład poprzez dzielenie dużych ferm na mniejsze, czy tak jak w naszym przypadku obniżenie mocy kogeneratora o 1 kW. Jest to celowe działanie inwestora, ponieważ moc większa lub równa 500 kW automatycznie kwalifikuje taką biogazownię do inwestycji mających duże oddziaływanie na środowisko. Potrzebne jest wtedy przeprowadzenie postępowania środowiskowego, a wymogi formalne, prawne są o wiele bardziej restrykcyjne. W efekcie biogazownia o mocy 499 kW teoretycznie w znacznie mniejszym stopniu oddziałuje na środowisko mniej niż biogazownia o mocy 500 kW, raptem 1 kW. To są takie właśnie kluczki, którymi tam próbują ominąć, aby żeby zrobić to, co im pasuje, żeby kasę sobie nami zwiększyli. Przypominamy o tym, że urzędy takie jak na Sanepid czy rejonowy ośrodek uczestniczący w procesie wydawania decyzji tak naprawdę wydają jedynie opinie. Wójt czy burmistrz ostatecznie taką decyzją zatwierdza i może odmówić zgody, jeśli uzna, że przemawiają za tym ważne względy. Planowana inwestycja godzi w nasze dobrostan, stanowiąc źródło wielu zagrożeń oraz uciążliwość dla zdrowia i środowiska. W żaden sposób nie możemy się zgodzić na taki stan rzeczy. Stanowczo protestujemy przeciwko budowie biogazowni w naszej miejscowości. Odnoszę się do tego tutaj, bo jedna z gazet tutaj była właśnie na naszym takim zebraniu i tutaj nas potraktowano troszeczkę jak takich wyłuków, dlatego tutaj sięgnęliśmy do internetu, żeby znaleźć jakieś poparcie tutaj, że jednak ta biogazownia ma dobre strony, ale ma też i złe strony, bo tutaj pan przedstawiciel, pan Jerzyna z tej spółki Dynamik Biogaz o samych superlatywach tutaj opisuje w gazecie, że co to jest, jak działa biogazownia. Z gazu powstaje prąd, ciepło i produkt oboczny po ferment, który jest także wykorzystywany jako nawóz w rolnictwie. Biogazownia daje też możliwość dostarczenia ciepłej wody oraz ogrzewania wszystkich budynków gospodarczych, biur, magazynów, warsztatów i tak dalej. Dlatego bardzo ładnie tu pan napisał, tylko ja bym bardzo tego pana prosił, żeby on sobie tą gazownię wybudował pana Leszka na jego posiadłości ziemskiej w Witynie. Tam ma warsztaty, tam ma biura do ogrzewania, także bardzo niech on pokaże przykład, jak to działa po prostu. Jak będzie super działało, to być może my się zgodzimy. Tylko nie we wiosce, tylko kilkaset metrów od wioski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To jeszcze z Państwa pan przewodniczący Krzysztof Szyszka. Do mikrofonu mogę prosić.
wnioski mieszkańców odnośnie przeszkód będących na zakrętach. I tak mieszkańcy tego budynku od 101 do 99 i od 112 do 115 przeszkadza im to, że na narożniku przy budynku 112 na chodniku stoi jakiś samochód cały czas i potem jak jeszcze drugi zaparkuje oraz jest krzew, który jak jest zielony, zasłania wyjazd z ulicy. I prosiłbym, żeby ktoś się tym zainteresował. I druga sprawa, ja już nieraz prosiłem o likwidację poprzecznych żywopłotów na chodnikach. Bo raz blokuje przejście, a drugi raz również one jak rosną zasłaniają wyjazdy. To się dzieje na przykład przy wyjeździe z ulicy Wschodniej na osiedle Słoneczne. No i tyle. Dziękuję uprzejmie. Ktoś jest z Państwa sołtysem, przewodniczący zarządu, pan Hitron, proszę. A też do mikrofonu, jak mógłbym prosić. Do spraw bieżących dzisiejszej sesji zabrakło mi w sprawie wyboru zarządu osiedla orientacyjnego terminu, takiego to ma być wyborowe. To jest pierwsze. Wspomniał pan przewodniczący o przekształceniu gruntów miejskich pod garażami na własność. Mniej więcej chciałbym wiedzieć, jaki mniej więcej koszt przekształcenia, tak będzie to zmienić. No i trzecie pytanie, że się tak nakręcili tutaj, że nie potrafili wysoko, czy wyżej wysokości miesięcznych ważnych, a ludzie się o to pytają. Banki wyjawniają w tej chwili swoje, dlaczego tutaj nie ma się podać, jaka wysokość będzie, czy wyżej miesięcznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Zadaliśmy panie przewodniczący to samo pytanie, panie burmistrzu, także czekamy wspólnie na odpowiedź, jak rozumiem. Jeżeli chodzi o wybory, to ja od razu odpowiem. Rada Miejska podejmuje tylko uchwałę o wyborach, że takie wybory będą miały miejsce. Natomiast to pan burmistrz w swoim zarządzeniu określa datę, miejsce, porządek, obrad i tak dalej. Tą stroną zajmuje się już pan burmistrz i niebawem takie informacje zostaną przygotowane. A jeżeli chodzi o informacje na temat diet, wszystko jest w BIP-ie dostępne, nie ma żadnych tajemnic, są nasze oświadczenia majątkowe, wszystko można przeczytać, ile diet radni pobierają. Nigdy nie było z tym żadnych tajemnic, nie tak jak w bankach. To tyle, jeżeli chodzi na ten temat. Czy jeszcze ktoś z Państwa sołtysów, przewodniczących zarządu osiedli? Panie Wyczyński, w jakim charakterze mam Pana wysłuchać? Ponieważ jest to sprawa dosyć pilna i nawet rozmiarów kilka godzin temu dowiedziałem się. Na ulicy Kwaderskiego trwa budowa auli przy Szkole Muzycznej. A do mikrofonu, jak mówię, się chce. Do mikrofonu. Na ulicy Kwaderskiego trwa budowa auli przy Szkole Muzycznej. Wiedzieliśmy o tym od dawna, mieszkańcy wiedzieli, była wizualizacja tej auli. Nikt nie miał zastrzeżeń. Natomiast od dwóch dni ta budowa trwa od paru miesięcy. Od dwóch dni z przerażeniem stwierdzamy, że te mury pną się coraz wyżej. Dzisiaj poprosiłem kolegę Mirka Kiszczyńskiego, udał się do Urzędu Starostwa i tam się dowiadujemy rzeczy zupełnie dla nas zaskakujące. Nikt z mieszkańcami przede wszystkim nie konsultował tej budowy, wielkości tej budowy. Wiedzieliśmy, jaka to będzie budowa, o jakich gabarytach, jak wysoka. Dzisiaj okazało się, że te plany zostały zmienione. Powstaje gigantyczna budowla w wysokości 16 metrów. Powstaje wieżowiec. Zostały zmienione plany, nie wiem dlaczego, na czyj wniosek. Powstaje jakaś monstrualna budowla, która zasłoni nam dosłownie, tam będzie korok. Przecież jest to wąska, malutka uliczka jednokierunkowa. Żadnych możliwości na parking. Już w tej chwili, kiedy przyjeżdżają rodzice z uczniami, ja już miałem takie sytuacje, że prosiłem policję, bo nie mogą wyjechać ze swojej posesji. Jeśli tam, bo tam okazuje się, powstaje w tej chwili nie aula, tylko sala widowiskowa na tej malutkiej ulicy, gdzie są same niewielkie budowy domki jednorodzinne. Moim sąsiadem za ścianą, który będzie sąsiadował z tą potworną bryłą,
o czym nie wiedział. On wczoraj do niego dzwoniłem, do tego lekarza Marka Lebiatkowskiego, który kupił tą posesję, będzie moim sąsiadem. Ja mówię, panie Marku, pan sobie nie zdaje sprawy, co tam się zaczyna wyprawiać. On w tej chwili jest poza zasięgiem, jest na wyjeździe, w przyszłym tygodniu przyjeżdża. Ja nie wiem, czy on nie będzie chciał sprzedać tej swojej posesji, którą w tej chwili remontuje. Ja nie wiem, czy nie pozbywią się wnioski o odszkodowania za tak zwane zacienienie. Kto i z jakimi przepisami została uwzględniona ta monstrualna rozbudowa. Ja do tego złożymy wniosek interpelacji, bo to ta sytuacja powstała. Wczoraj dopiero zorientowaliśmy się, że oni dalej doskonałują następne rusztowania, budują, to będzie gigantyczna budowla, czy na tej ulicy rzeczywiście jest rozbudowany dom kultury, czy tam potrzebna jest sala widowiskowa jakaś gigantyczna, gdzie staną te samochody, te tłumy ludzi, które tam się pojawią. Tą interpelację złożymy oczywiście w imieniu mieszkańców. W tej chwili jestem tak zdenerwowany dosłownie, że nie panuję nad sobą, także proszę. Dobrze, ja tylko chciałem jakby dwie uwagi tutaj zwrócić w ogóle dla wszystkich Państwa. Tak? Po pierwsze, no to Rada Miejska nie jest miejscem, gdzie można swoje zdenerwowanie wylewać, bo dam nic do tego, co jest tam budowane. Z całym szacunkiem, Panie Jerzy, ale to nie my podejmujemy tej decyzji, co więcej, nawet nie my jesteśmy inwestorem jako miasta. Także bardzo przepraszam, skończę. Budownictwa nawet podlega pod miasto. Pod Pana Burmistrza, a nie pod Radę Miejską, tak? Także to. A druga moja uwaga, to ja bym bardzo prosił wszystkich Państwa o to, żebyście Państwo jednak uważali z udostępnianiem danych osobowych osób trzecich publicznie, bo tak jak powiedziałem i mówię na początku każdej sesji, nagrania są, sesje są transmitowane na żywo, są nagrywane i niestety, ale ponosicie Państwo odpowiedzialność za to, co tutaj mówicie, również prawo. Także bardzo proszę na przyszłość jakby uważać z tym, co Państwo mówicie. Chodzi mi o to nieszczęsne RODO, tak? Żeby nie było, że ja tej emerytury coś mam do zarzucenia, tak? Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Skoro nie, to ja w sprawach różnych mam do Państwa radnych jedną sprawę. Przypominam o obowiązku składania oświadczeń majątkowych do końca kwietnia wraz z kopią zeznania podatkowego rocznego, które Państwo składacie już do Urzędu Skarbowego. Nie chodzi o PIT z zakładu pracy, tylko to roczne zeznanie, które składacie do Urzędu Skarbowego. To dwóch egzemplarzy, tak? Oświadczenie majątkowe wraz z kopią. Dwóch egzemplarzy, poproszę. Bardzo. My z Panem Burmistrzem składamy takie oświadczenia majątkowe na ręce Wojewody Lubuskiego, także uprzedzam wszystkie pytania. Nie będzie naszych oświadczeń od razu w PIP-ie, będą dopiero wtedy, jak wrócą od Wojewody, to wtedy Państwo będziecie mogli się nacieszyć lekturą naszych oświadczeń majątkowych, moich i się bardzo śpieszy, to mogę zdjęcie moich, tak, moich i burmistrza. Ja tak jeszcze w międzyczasie mi się dwie rzeczy przypomniały i tutaj też tak pytanie, czy taka sugestia do Pana Burmistrza, do Urzędu też. Otóż znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym wprowadziła dwie nowe instytucje. Pierwszą z tych instytucji to jest Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza i tam jest w artykule 41 w ustępie 5 mowa o tym, że Rada Gminy określi w drodze uchwały szczegółowe zasady wnoszenia projektów uchwał przez mieszkańców. Tam jakieś ogólne wytyczne są określone, natomiast szczegóły powinniśmy sami opracować. Ja bardzo proszę, by Urząd przygotował takie projekty uchwał, taki projekt uchwały. A druga sprawa, też takie nowo, które zostało wprowadzone, o którym już tam mówiliśmy, do 31 maja Rada, przepraszam, Burmistrz przedkłada Radzie raport o stanie gminy. I tam jest również w artykule 28aa ustęp 3 wskazane, że Rada Gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące tego raportu. I tutaj tak z jednej strony pytanie, czy taka uchwała będzie w ogóle przygotowywana, tak nam się wydaje, że chyba powinna być, czy no, jakby to odpowiednio wcześniej powinna być przedłożona Radzie, żebyście Państwo później mieli czas na to według wytycznych tej uchwały przygotować sam raport o stanie gminy. Także takie dwie, tu spoglądam na Panią Sekretarz, bo niestety ale dodaję jej pracy. Nie, to już się dzieje. A, no to świetnie, to w drugą stronę.
czekamy na projekt uchwały i ja tyle w sprawach różnych, czy jeszcze ktoś z Państwa. Jeżeli nie, to bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Zostałem poinformowany tutaj przez Panią Darię, że w kuluarach pączki od Panów Burmistrzów. Dziękujemy bardzo. Rozumiem, że się można częstować, bo jest talerze nieruszone. Życzę wszystkim dobrego tłustego czwartku i dobrego popołudnia. Zamykam piątą sesję Rady Miejskiej Świdnia. Dziękuję za przybycie. Kamień w wodę.